No nie jest włączone sadzenie. Myślałem, że jak napełniłem od nowa, to... No, żeby się to nic nie zbagowało. No, tam troszeczkę nie dojechaliśmy chyba, ale nieważne. I tu będziemy musieli sobie jeszcze raz wrócić i też będzie ok. W ogóle nagrywam ten film jakaś rekordowo późno, bo jest pierwsza w nocy, już nawet jest po pierwszej, ale siedziałem gdzieś tam na live u Grześka trochę i z Archim Dudim i tam paroma osobami sobie gadaliśmy na czacie. A Grzesiek grał, także... No fajnie było, ogólnie zaraz też będę wbijał, tylko sobie nagram ten film. No bo jednak nie chcę, żebyście gdzieś tam nie mieli filmu w jakiś dzień, mimo że wczoraj nie było chyba. Wczoraj nie było. Ale było gdzieś tam przedwczoraj top 10 potrzebnych modów. Także mogliście sobie pobierać. Takie serie wrócą, też z oceniania modów będę chciał robić, jak niedługo zacznie coś fajnego wychodzić. Coś takiego, jak kryteria sobie przygotujemy. Będzie fajnie. Na pewno map nie chcę oceniać, wiecie? Bo tych map nie wychodzi tak naprawdę dużo, a już też paru Jupiterów jest, na przykład Riot i... Ktoś jeszcze na YouTubie widziałem, że oceniał mapy z tych takich większych. Także no. Także ja już się nie będę bawił w ocenianie map. Będzie. Zostawmy trochę kontentu dla innych. Chociaż kiedyś w sumie ja też to miałem. Ja miałem wcześniej to od nich. Chyba. Też nie wiem, kiedy oni to zaczęli, ale ja miałem to jeszcze w 17, no nie, ocenianie map. Tylko że wtedy dużo map wychodziło bardzo, a teraz... Co? Czemu zgasła? Zatankuj pojazd, paliwo się skończyło? W farmingu się kończy paliwo? Jak ja w polskim... Nie wierzę. Od 15, 15, 17, 19. Nigdy w życiu mi się nie skończyło paliwo. Nigdy w życiu na to nie zwracałem uwagi, czy jest dużo, czy jest mało, bo w polskich modach było to zazwyczaj ustawiane tak, że to paliwo prawie się nie kończyło. Tu mi się skończyło paliwo. Pierwszy raz w życiu.